Dobrze, ale zanim przejdziemy do filmu i do mojego nowego zakupu, to sobie wejdźcie na sklep.zlomnik.pl po moje naklejki Pośpiech poniża, zawsze gratem i inne. No i po książkę Star, kolebka polskiej motoryzacji z autografem autora, o którą ciągle pytaliście, no to teraz jest. A teraz... Dzień dobry, to Zlomnik. Niedawno ogłosiłem na moim fanpage'u, że sprzedałem Mercedesa F140, co spotkało się z wielkim oburzeniem ludzi twierdzących, że nie można po prostu kupić samochodu, trochę nim pojeździć, a potem go sprzedać. Tak się po prostu nie powinno robić. Jak się już jakiś samochód kupiło, to powinno się go trzymać. Co ja zresztą praktykuję, bo trzymam tego samego Starleta od 12 lat, no ale nie mogę trzymać wszystkich samochodów, więc Mercedesa sprzedałem, zresztą za dobre pieniądze. Jak wiadomo, sprzedaż Mercedesa W140 z manualem i bez klimy nie jest żadnym problemem. W Polsce klientów jest wielu, zwłaszcza jak jesteś popularnym youtuberem. No nieważne. Ważne, że jedziemy teraz właśnie po kolejny, inny, jeszcze głupszy, jeszcze bardziej bezsensowny samochód, no bo w końcu na tym polega trochę moja praca, tak? To jest moja praca, żeby jechać i kupować głupie samochody bezsensowne i nikomu niepotrzebne. Ja to lubię przez wioski jeździć, bo tutaj to się spotyka takie samochody, jakich w Warszawie już nie ma. Właśnie jedziemy przez jakąś wieś Kosarzew i minęliśmy po kolei pod rząd dwie Astre jedynki i to obie były na flagowych tablicach. No tak to można. Natężenie youngtimerstwa w Biłgoraju przekracza wszystkie możliwe normy. Czy ja też lepszego kupię? No będę jeździł tutaj w Polsce, bo no, wydam 35, a będzie takie samo. No. Mi się wydaje, że nie jest względnie uczciwy, wiesz? On względnie uczciwy. On ma kilka pierdów do ogarnięcia. Kupiłem sobie Grata. To duży Hyundai, ale nie Sonata. Auto na swój sposób jest wspaniałe. Będę na niego mówił Grandauer. Po tym jak niespodziewanie sprzedałem swojego Mercedesa, zresztą sprzedałem go człowiekowi, z którym już robiłem motoryzacyjne interesy, więc była to czysta przyjemność, uznałem, że muszę sobie kupić coś innego, coś zupełnie innego. No i miałem parę pomysłów. Oczywiście mój budżet 30 tysięcy złotych i rocznik minimum 2006, żeby mogło wjeżdżać do strefy czystego transportu do roku 2030, trochę mnie ograniczał, zwłaszcza, że chciałem samochód duży, nie czterocylindrowy, najlepiej z automatem, niekoniecznie z klimatyzacją, bo jest mi wszystko jedno, czy auto ma klimę, czy nie. W każdym razie miał być luksusowy i z dużym silnikiem. No i owszem, są za te pieniądze BM-ki, są za te pieniądze Audi, ale 4.0 na masce, piąte za kierownicą, no i są za te pieniądze Mercedesy W211, ale sprzedają je ludzie, którzy wyglądają, jakby brali udział w festiwalu muzycznym w Ciechocinku. Zacząłem więc szukać mniej oczywistych propozycji. No i też odrzuciłem samochody amerykańskie. Okazało się, że jest ich całkiem sporo, ale niestety wszystkie mają problem z oświetleniem i auta importowane z USA mają po prostu symetryczne lampy i nie przechodzą w Polsce badania technicznego. I oczywiście wszyscy sprzedający mi tłumaczyli, że tam u nich to przechodzi, ale ja nie mieszkam u nich i u mnie nie przechodzi, w związku z tym musiałem odrzucić też te propozycje. No i tak w końcu ostatecznie uznałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie albo Kia Opirus, albo Hyundai Grandauer, znany jako Grandeur, ale mówię o tym samochodzie Grandauer, bo miałem w pracy kiedyś kolegę, który o tym samochodzie nieironicznie mówił Grandauer, bo myślał, że on się tak nazywa i od tej pory ta nazwa mi tak zapadła w pamięci i mówię na niego Grandauer. Klaus Grandauer, znany niemiecki kolejarz, skazany w 45, a nieważne. Ten model występował w Europie od 2006 roku, ma kod fabryczny TG, jak moje inicjały, także to jest fajne, jako Grandeur, Grandauer. W Stanach Zjednoczonych i na innych rynkach jako Azera. I jest to po prostu luksusowa wersja Sonaty z trzecim okienkiem dodanym, co jest obrzydliwe akurat, ale jakoś z tym żyje. I z silnikiem 3.3 V6, czyli najmocniejszym co było, 235 koni. Ogólnie znalazłem trzy Grandauery. Pierwszy był w Siedlcach za 35 tysięcy złotych, także z daleka od mojego budżetu. Drugi był w Rzeszowie za bardzo małe pieniądze i się bardzo szybko sprzedał, po prostu nie zdążyłem po niego pojechać. A trzeci się trafił w Biłgoraju. No nie będę opowiadał historii z właścicielem, chociaż jest śmieszna. Ale no, auto jest nie bez problemów. Ma swoje wady, że tak powiem. Jeździ super, skrzynia zmienia biegi idealnie, z elektryki wszystko działa, jest cichy, sprawdza się w ruchu fantastycznie, ale ma swoje wady. Jest istotny powód, dla którego chciałem dużego sedana z V6, ponieważ żeby mój kanał się dalej kręcił, to muszę po prostu jeździć coraz dalej po Polsce, no bo auta w Warszawie i okolicach to się już trochę skończyły. To znaczy są dalej, ale często się jest bardzo trudno umówić. Więc jeżdżę po prostu po Polsce,
tam, gdzie się da, jadę pociągiem, ale tam, gdzie się nie da, coraz częściej się po prostu nie da do jakiejś miejscowości dojechać w ogóle pociągiem, no to muszę kleić samochodem. No Mercedes był w tym celu super, ale trochę dużo spożywał paliwa. No a tutaj mamy Hyundai, który jest bardzo aerodynamiczny, to jest jego ogromna zaleta. Auto jest opracowane aerodynamicznie wspaniale. Jest bardzo opływowe i niziutkie i szumy powietrza są właściwie nieistniejące albo bardzo zredukowane. No i oczywiście gazik. Przejdźmy się więc po usterkach tego pojazdu, a parę ich jest. Niedługo jedzie do mechanika i wszystko to będzie robione i usuwane, ale zanim do tych usterek przejdę, to Wam pokażę coś zaskakującego, ponieważ właściciel niedawno przed sprzedażą zmienił w nim opony na nowe. Wpadlibyście na to, żeby przed sprzedażą auta zmienić w nim opony na nówki sztuki. Właściwie gdzie tu jest ten dot? Czekajcie, zaraz znajdę. Dobra, mamy, jest tutaj 32-22. Czyli 32 tydzień 22 roku, czyli opony właściwie nóweczki marki Viking, to jest nawet Viking, a jak wiadomo Vikingowie pochodzą z Francji, więc to jest Viking Made in France. Oczywiście jak wszystkie fajne samochody, także i ten pochodzi z Holandii, ze Schiedam, chyba tak się czyta, Schiedam, nie wiem, ale to jest nazwa dealera holenderskiego. Holendrzy kupowali takie głupie auta, nie wiem po co, ale kupowali. No i teraz dobra, teraz będą usterki tego samochodu, z którymi się musiałem pogodzić. Pierwsza jest taka, że nie zapina się w nim pas, ponieważ z jakiegoś powodu wypadł ten element tutaj z tej sprzączki. Potem tak, jest po lekkim dziobnięciu z tej strony, więc brakuje zaślepki od spryskiwaczy, od ksenonów. No i zderzak jest tutaj popękany. Mamy zamiar to lekko podgrzać, naprostować i wymalować po prostu w tym miejscu. A zaślepkę od ksenonu mam zamiar nabyć na AliExpress. Co ciekawe, auto dostało trochę w prawy przód, ale lampa całkowicie to zniosła świetnie i jest to dalej oryginalna lampa HMC Hyundai Motor Corporation. Nie wiem, czy to będzie widać teraz tutaj ten napis HMC, ale jest to oryginalna lampa. Z wypasu to nie ma tylko kierownicy drewnianej. W większości one miały kierownicy drewniane. Ten akurat nie ma, nie wiem dlaczego, ale resztę ma. No bo ma tak, pamięć foteli jest. Fotele sterowane elektrycznie są. Elektryczna kolumna kierownicy jest. LPG jest. Elektryczna roleta tylnej szyby jest. Klimatyzacja automatyczna jest. Radio 2 DIN akcesoryjne paskudne, które najchętniej bym wyrzucił do kosza jest. Tempomat jest. No i przede wszystkim to, co mnie kupiło. Teraz uwaga. Oświetlenie wnętrza. Tam są dwie lampki. Tu jest lampka centralna i tu są jeszcze lampki. No proszę Was, o to chodzi w samochodzie, żeby mieć dużo lampek na suficie i żeby się pięknie świeciło w środku, jak się go w nocy otwiera. To jest to. No i chociaż to jest sedan, to nigdy nic dobrego nie oznacza, to jednak przez to, że się kanapa kładzie w całości i można przekładać długie rzeczy przez ten otwór, to dla mnie się nadaje, bo tu można włożyć rower bez bólu i sobie gdzieś tym rowerem pojechać. Także to jest dla mnie super, a przy okazji jako auto rodzinne dla czterech osób jest po prostu idealne. W ogóle zobaczcie, jaki ten bagażnik jest ogromny w nim. Jest naprawdę mega gigantyczny. Mimo, że jest to głupi sedan, ale jednak do tego bagażnika dużo rzeczy by się udało zmieścić. Auto jest po drobnych przygodach. Miało stłuczki z przodu, z tyłu, coś tam tego, ale nie było nigdy mocno walone. W związku z tym drzwi się zamykają po prostu idealnie, z pięknym dźwiękiem. I to wszystkie drzwi się w ten sposób idealnie zamykają. Zobaczcie, pyk, zamknięte. Niestety nie pokażę Wam go teraz pod maską, bo tutaj się linka urwała. O, nie wiem, czy to będzie widać. O, teraz dobrze widać urwaną linkę od otwierania maski. Po prostu jak oberwał przodem, to i coś się wtedy stało z linką i linka się urwała, ale to zostanie naprawione. Wrzuciłem na fejsa kawałek umowy ze słowem Gran, znaczy z kawałkiem słowa Gran i ludzie zgadywali, co to jest. Grand Punto, Grand Cherokee, Grand Voyager, Mitsubishi Grandis, Ford Gran Torino, Ford Granada i tak dalej. Tych samochodów z Gran w nazwie jest bardzo dużo, dlatego to zrobiłem oczywiście. I ci, którzy napisali Grandeur, Grandauer, to ci zgadli, ale żadnej nagrody z tego tytułu nie będzie. Poza ewentualnie przejażdżką Grandauerem, jeżeli chcecie się nim przejechać na wycieczkę z paskudnikiem warszawskim, to sobie napiszcie do mnie na maila i się dogadamy. Ja wiem, że to był trochę głupi pomysł, ale to mi pasuje do mojej ogólnie kolekcji, do mojego założenia kolekcjonowania samochodów, o których nikt nigdy nie marzył. Nikt się nie obudził kiedyś rano i nie pomyślał, kurczę blade, marzę o Starlecie P6 1.045 koni z brązowym wnętrzem. Marzę o Precis by Precis Mitsubishi Imported Motors America. Albo marzę o wielkim Hyundai V6, który jest komukolwiek na plaster taki samochód. Więc wydaje mi się, że ta moja kolekcja samochodów, a jeszcze Volkswagen, przecież typ trzeci z automatem,
Kolekcja samochodów, o których nikt nigdy nie marzył i które wszyscy mają w pompie, ma się całkiem dobrze z Hyundaiem Granderem. No i niedługo zrobimy update z jego różnymi tutaj naprawami. Myślę, że będzie to super wygodny wóz do latania w trasie. Minęło kilka dni, więc pora na aktualizację. Co tam nowego z Grandowerem? No, przede wszystkim nowego jest to, że przyszła już mi część do pasów, ale jeszcze jej nie zamontowałem, bo jeszcze nawet jej nie odebrałem. Jest tam, no powiedzmy, mam kawałek, żeby ją odebrać. W związku z tym sytuacja jest taka, mianowicie całe to urządzenie jest przedziwne, jest kompletnie inne niż w innych modelach Hyundai'a. Jest bardzo skomplikowane i ma jakieś dziwne elementy. Tutaj na przykład jest taki młoteczek, czekajcie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, spróbuję, żeby to było widać, o. Tu jest młoteczek. I teraz co robi ten młoteczek, to ja naprawdę na serio nie wiem. On tak się rusza, tak o i ble. Ale tutaj ewidentnie brakuje jakiegoś elementu, który trzymałby tę zapinkę w postaci zapiętej. No bo to jest tak, że ten biały plastik tutaj schodzi do dołu. To jest tego nie zrobię oczywiście. Dobra, nie umiem tego zrobić, ale wiadomo, że chodzi o to, że ten plastik zjeżdża w dół. Potem ta zapinka się zapina i powinno się na czymś trzymać, a się nie trzyma. Ale mam już tę część, także ją na serio zamontuję i będzie zamontowana. A tymczasem zrobimy sobie wnętrze i siadanie za samym sobą. No więc nie jest to S-klasa, oczywiście. Ale z drugiej strony ten wóz kupił mnie, a właściwie jego kupiłem, ale on kupił mnie. Tym, że jest z tyłu niesamowicie wręcz wygodny. Ma tu mnóstwo miejsca. Zobaczcie, tylny fotel, znaczy przedni fotel kierowcy jest ustawiony teraz dla mnie, czyli daleko od kierownicy. Ja tutaj nadal siedzę, także wszędzie mam przestrzeń. Na nogi, na głowę, na boki, wszędzie gdzie chcę mam kupę przestrzeni. No i teraz będzie ten wóz pewnie woził wycieczki po Warszawie z paskudnikiem warszawskim. No i taka kwestia, no co jest ważniejsze? Znaczek Mercedesa, a w środku szmata i bez klimatyzacji, czy mniej prestiżowy znaczek Hyundai'a, ale w środku rozumiecie skóra, klima, przyciemniane szyby, podłokietniczek ze schoweczkiem, no wszystko ma. Z istotnych napraw to udało się naprawić linkę do otwierania maski, w związku z tym mogę wam teraz pokazać silnik tego samochodu, który nie jest zbyt piękny tak naprawdę, bo to jest tylko zwykła V6 w poprzek. Tak to wygląda, nawet ta osłona z literą V i brakującą szóstką 3-3 nie do końca jest przyczepiona, ponieważ pod nią się znajdują elementy instalacji gazowej i po prostu nie da się jej dopchnąć do końca. Skrzynia to jest piątka automat z możliwością wyboru ręcznego przełożeń, z którego nie korzystam, bo to nie ma żadnego sensu. No a sama deska rozdzielcza to jest taka, można powiedzieć, Koreańczycy chcieli zrobić coś luksusowego, ale nie wiedzieli jak. Siała baba Mac nie wiedziała jak. Niemiec wiedział, nie powiedział, a to było tak. No mniej więcej tak to wygląda. Na przykład tutaj jest włącznik awaryjnych, a obok po drugiej stronie też im wyszła dziurka, no bo trzeba zrobić taką samą wersję dla LHD, RHD, więc tutaj dali czujnik temperatury. A już to radio to w ogóle patologia. Teraz odpalimy ten wóz. Uwaga, będzie teraz odpalanie. Choineczka jest. Chwilę poklepał rozrządem, ale na szczęście dosyć mało. No i już sobie teraz chodzi. Teraz można to radio uruchomić. No działa, welcome. No i teraz będę jakieś kolory się tu pokazywał, jakiś taki ekran jest w ogóle. No niesamowicie to jest patologiczne. To jest brzydkie, nie pasuje i ogólnie naprawdę na serio szukam radia oryginalnego do Azery, do Hyundai'a Grandera, które nie będzie miało oczywiście Bluetoothu, ani innych tu ekranów dotykowych i tego typu, ale po prostu będzie ładne, estetyczne i będzie pasowało w tym miejscu, bo to jest dla mnie ważniejsze. I ogólnie jakość dźwięku z tego jest straszna. Choweczki, no to skubany ma ich dużo naprawdę, bo tak, tu jest schowek i to jeszcze z zapalniczką, popielniczką, ale w sumie można z tego korzystać jako ze schowka. Tu jest szufladka elegancka, bardzo fajna to jest szufladka, można w niej trzymać różne graty i gadżety. Kolejny schoweczek tutaj, skrywający cup holdery. No i kolejne są jeszcze tutaj w podłokietniku, ten nawet mi się nie chce ich otwierać, ale jest ich naprawdę bardzo dużo, także nie ma kompletnie problemu ze schowkami. I ogólnie pozycja za kierownicą jest taka bardzo wygodna, nowoczesna, już ten wóz się niczym nie różni w sumie od nowoczesnych samochodów. Także skoro już o tym mówię, to teraz się warto nim przejechać, sprawdzić w ogóle jak to jeździ. Dobrze, jadę odebrać moją część do pasa bezpieczeństwa, w związku z tym zapinam się. Zapinam się tak, o. Okej, jestem zapięty, oczywiście dzwonek dalej dzwoni, no bo on nie wyczuwa, że jest zapięty, bo brakuje tego elementu, tam powinien być. Ale okej, pas jest zapięty, można jechać. Czapeczkę zdejmę, bo już ciepło, wiosna. W środku lutego wiosna. Zmiany klimatyczne na pełnej. Chciałem przejść do tego, że Rafale Trzaskowski, wygrałeś, bo kupiłem samochód nowoczesny, kupiłem samochód z 2006 roku benzynowy z Euro 4, który będzie mógł wjeżdżać do strefy czystego transportu do roku 2030. Prawdopodobnie i tak wcześniej się go pozbędę,
No bo nie chcę czekać do tego momentu, kiedy ten wóz będzie zabroniony, a poza tym przyjmuję, że w ciągu 2-3 lat władze przywalą taki podatek od posiadania samochodu, że będę się cieszył, jeżeli w ogóle będę mógł sobie pozwolić na jazdę nawet elektrycznym, bo ten podatek będzie tak szokujący. Typu, jeżeli ja za ten wóz dałem mniej więcej tyle, za ile sprzedałem Mercedesa i będę musiał rocznie płacić wartość tego samochodu, a stawiam, że to w tym kierunku mniej więcej pójdzie, no to raczej jest to ostatnia okazja, żeby sobie pojeździć dużym, fajnym, 6-cylindrowym wozem. Prawdopodobnie moim następnym samochodem będzie małe auto elektryczne, bo tylko na to będę sobie mógł po prostu pozwolić. No i na ten sposób można powiedzieć, że koledzy Trzaskowskiego z grupy Bilderberg wygrali po prostu w tym momencie ze mną, bo mi się z tym nie chce boksować. Byłem na proteście w sprawie strefy czystego transportu, darłem się hańba, hańba i nie dla SCT. I co to dało? Nic to nie dało. Wszystkie te prawa będą wprowadzone wbrew całkowicie woli społeczeństwa. Co więcej, jeżeli Komisja Europejska mówi o redukcji CO2, emisji CO2 do roku 2040 o 90%, to to oznacza de facto po pierwsze brak ogrzewania, a po drugie brak prądu w gniazdku. Już nawet nie mówię o jeździe samochodem spalinowym albo elektrycznym. To jest już kompletnie poza jakąkolwiek kwestią, ale redukcja o 90% oznacza, że jeżeli nie będziesz mieć fotowoltaiki i nie będziesz sobie sam produkować prądu, to po prostu go nie będziesz mieć, bo go w gniazdku nie będzie i koniec. Więc prawdopodobnie idziemy dokładnie w tym kierunku. Prawdopodobnie za kilkanaście lat ten poziom życia, który mieliśmy teraz czy 5 lat temu, będzie się wydawał czymś kompletnie oderwanym od rzeczywistości. Na zasadzie tak jakby dzisiaj ktoś wszedł do supermarketu i zapalił tam papierosa. No wszyscy byliby totalnie oburzeni. Jeszcze nie wiem, 40 lat temu jaranie szlugów w miejscu publicznym było normalne. W tej chwili wszyscy by reagowali oburzeniem. Podobnie będzie reagowane na jazdę samochodem, na jedzenie mięsa i tak dalej. Wszystkie te rzeczy będą po prostu budziły zaprogramowany sprzeciw. W związku z tym jest to ostatnia okazja, żeby sobie pojeździć takim wozem. Dlatego go sobie kupiłem. Być może jest to bez sensu, nawet na pewno jest to bez sensu. A co do samych wrażeń z jazdy, no to co mam wam powiedzieć? No auto jedzie, jest bardzo szybkie. Muszę bardzo uważać na to, żeby nie jechać nim zbyt szybko, bo naprawdę bardzo łatwo się rozpędzić powyżej limitu dopuszczalnego. To jeszcze szybka recenzja kebaba Berlin Döner Kebab w Piasecznie. Chyba najdroższy kebab, jaki jadłem, 31 zł. Jest dosyć zimny, trochę mało mięsny i mocno warzywny. Nie to, że jest zły, bo sos jest bardzo smaczny, ale jednak spodziewałem się, że będzie cieplejszy i bardziej mięsny. Za 31 zł zwłaszcza. Tak prawdę mówiąc, to gdyby nie ta strefa czystego transportu imienia prezydenta Trzaskowskiego, to kupiłbym coś o wiele starszego. Wcale nie chciałem samochodu z 2006 roku. Chciałem jakiś wóz z przełomu wieków, typu 2001, 2002. To by mnie usatysfakcjonowało. Chętnie, gdyby to był Mercedes, ale oczywiście już takich to nie ma. A ja na przykład do tej strefy po prostu muszę wjeżdżać. Nie mam możliwości jej ominąć. Wyjeżdżając z domu, jadąc, że tak powiem, w stronę miejsca, które często odwiedzam, przejeżdżam przez strefę, w związku z tym nie ma szans, żebym ją omijał. I dlatego kupiłem sobie prawie nowy wóz, czyli 18-letni. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że do tego samochodu nie ma żadnej części. Dosłownie wchodzę na Allegro i są jakieś tam z demontażu elementy wnętrza, jakieś fotele, coś tam. Ale jeżeli coś nie pasuje od Hyundai Sonaty, bo jest na przykład tylko szczególne dla modelu Grandaur albo dla Azery amerykańskiej, no to tego ogólnie nie ma. Jest to przykład samochodu bez sensu, do którego nie ma części, a i tak mi się on podoba. Podoba mi się on głównie dlatego, jak bardzo płynnie on jedzie. Dawno nie jeździłem samochodem, w którym wszystko chodziłoby tak niesamowicie płynnie i biegi by się tak płynnie zmieniały i on by tak płynnie nabierał prędkości. No to jest po prostu super przyjemne. Oczywiście ma to też swoje koszta, bo w tej chwili jeżdżę nim tam już drugi czy trzeci dzień po Warszawie i po okolicach Warszawy. No i tak powiem, że spalanie to poniżej 13,5 to nie schodzi. No ale to jest 13,5 LPG. No i teraz oczywiście znowu kolejna myśl. Co będzie z tym LPG? Wszyscy mówią, że przecież sankcje zostaną nałożone i wtedy kierowcy, którzy tankują LPG, będą mieli przerąbane, no bo cena tego gazu prawdopodobnie sięgnie pewnie 75-80% litra benzyny, więc gaz przestanie się kompletnie opłacać. Więc znowu, może źle zrobiłem, kupując auto z LPG.
Przy okazji jest to też przedstawiciel, no prawie że wymarłego gatunku, no bo tak naprawdę wciąż robią model Grandeur czy Grandeur w Korei Południowej, ale na rynek wewnętrzny, on wygląda jak Polonez trochę, jest takim wielkim sedanem. Jest to prawdopodobnie jeden z ostatnich sedanów z przednim napędem i z V6-ką. Takie samochody były przez długi czas popularne, a w tej chwili już właściwie nikt tego nie robi, więc jest to również przedstawiciel wymarłego segmentu, ten Grandeur. No i to na dzisiaj chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o moim nowym idiotycznym zakupie. Mam nadzieję, że się Wam podobało, albo że się znudziliście. Jak się znudziliście, to spoko, a jak się Wam podobało, to nie, albo na odwrót. Nieważne, ważne, że sklep.zlomnik.pl po nalepeczki i książkę Star z autografem, a ja Wam mówię po koreańsku Gamzara Hamada. To coś znaczy, a nie wiem co.